Dziś 5 mitów na temat nieba. Zapraszam. Mit pierwszy. Dom chrześcijanina jest w niebie. Kiedy chrześcijanie umierają, cieszymy się, że zostali wezwani do domu do nieba. Jest w tym prawda i pocieszenie. Musimy jednak być ostrożni, kiedy mówimy o niebie jako o naszym domu. Niebo nie jest ani naszym pierwotnym, ani wiecznym domem. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył również istoty niebiańskie, na przykład aniołów, i ziemskie, na przykład ludzi. Niebo nie jest domem, do którego zostaliśmy stworzeni. Kiedy Bóg stworzył nasz ziemski dom, nie dał nam tego, co drugie, w oczekiwaniu na niebo. Oświadczył On, że ziemia jest bardzo dobra. Problemy, których doświadczamy, nie wynikają z tego, że ziemia jest drugorzędna. Ich źródłem jest grzech. Bóg zachwyca się tym, co stworzył, i my też powinniśmy. W chwili śmierci chrześcijanie będą w domu z Jezusem, czekając na ogólne zmartwychwstanie. Ale niebo jest tylko tymczasowym domem. W niebie męczennicy wołają: o suwerenny, święty Boże, jak długo jeszcze będziesz zwlekał i pomścisz naszą krew na tych, którzy mieszkają na ziemi. Księga Apokalipsy, rozdział 6. Na ziemi całe stworzenie jęczy i oczekuje wyzwolenia z niewoli. List do Rzymian, rozdział 8. To właśnie w momencie powrotu Chrystusa ziemia zostanie odnowiona, a my będziemy naprawdę w domu. Mit 2. Chrześcijanie będą żyli w niebie na zawsze. Chrześcijanie nie będą żyli w niebie na zawsze. Czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5. Na początku tego rozdziału Paweł Apostoł używa serii metafor, aby zająć się palącą kwestią, jaką jest stan chrześcijan, którzy zmarli przed zmartwychwstaniem powszechnym. W pierwszej metaforze ziemskie ciało jest porównywane do namiotu, który zostanie zniszczony w chwili śmierci. Namiot ten zostanie przekształcony w stały dom w momencie powrotu Chrystusa. Ale co dzieje się w międzyczasie? Paweł zmienia teraz swoją metaforę z budynków na ubrania. Ziemskie ciało jest porównane do ubrania. Pamiętajmy też, śmierć nie jest czymś pewnym. Chrześcijanie, którzy będą żyli w czasach powrotu Chrystusa, unikną śmierci i zostaną przeobleczeni w nowe ciała bez konieczności odrzucenia pierwszego ciała. Jeśli jednak Paweł umrze przed powrotem Chrystusa, logika jest jasna. Obecne ubranie zostaje zdjęte, a człowiek nie jest od razu przeodziany w zmartwychwstałe ciało. Wieczna egzystencja bez ciała nie jest prawdziwą nadzieją chrześcijanina. W tym momencie Paweł daje nam pocieszenie w trzeciej metaforze – ojczyzny. Jeśli chrześcijanie umrą przed powtórnym przyjściem Chrystusa, będziemy nieobecni w ciele, ale będziemy w domu naszego Pana. Niebo nie może być naszym ostatecznym domem, ale jeśli tylko jesteśmy z Panem, to w oczekiwaniu na nową ziemię będziemy czuli się jak w domu. Mit 3. Tylko niebiańskie dążenia mają znaczenie, ponieważ ziemia zostanie całkowicie zniszczona. Biblia mówi o dwóch zniszczeniach ziemi, jednym w przeszłości i drugim w przyszłości. Poprzednie zniszczenie przez potop za dni Noego pomaga nam zrozumieć naturę przyszłego zniszczenia przez ogień. Woda i ogień są elementami oczyszczającymi. Zniszczenie w czasie potopu nie oznaczało unicestwienia. Po potopie ta sama ziemia odrodziła się. Nowy Testament wielokrotnie mówi o ostatecznym zniszczeniu ziemi, językiem przypominającym potop. Podobnie jak za dni Noego, to przyszłe ogniste oczyszczenie ujawni dzieła dokonane na ziemi. Podczas ujawniania tych dzieł niektóre z nich zostaną spalone, jak drewno, siano, słoma, ale inne, cenne klejnoty zostaną uszlachetnione i pozostaną. Ten obraz trwałości oczyszczonych ludzi, dokonań ich, jest widoczny w obrazie chwały i czci narodów wnoszonych do Nowego Jeruzalem. Księga Objawienia, rozdział 21. To rodzi mnóstwo pytań, z których wiele pozostaje bez odpowiedzi.
ale przypomina nam, że skutki zmartwychwstania w pokonywaniu przekleństwa upadku są bardziej powszechne, niż często myślimy. Mit 4. Kiedy Jezus powróci, będzie to tylko wizyta, by podnieść nas i zabrać do nieba. Kiedy Jezus wróci na ziemię, pozostanie na niej. Fizyczne ciała potrzebują fizycznego świata. Bez powietrza, jedzenia i wody zginiemy. Jeśli naprawdę wierzymy w fizyczne zmartwychwstanie, czego wyraźnie uczy Biblia, te odnowione fizyczne ciała będą również potrzebowały odnowionej ziemi, na której będą mogły żyć. W chwili powrotu Jezusa wszystko stanie się nowe. W tym miejscu ważne jest zdefiniowanie słowa nowe. W języku greckim istnieją dwa słowa oznaczające nowy. Jeden z nich jest to słowo kainos, które oznacza nowy w swoim rodzaju. Drugim słowem jest neos, które oznacza zastąpiony. Dla ilustracji moglibyśmy powiedzieć o takiej oto historii. Są dwie kobiety, które są żonami mężczyzn uzależnionych od hazardu. Mąż pierwszej kobiety uczęszcza na specjalne terapie i dzięki temu pokonuje swój nałóg. Druga kobieta rozwodzi się z mężem i ponownie wychodzi za mąż. Obie kobiety mówią: jestem żoną nowego mężczyzny. Ale przez słowo nowy rozumieją różne rzeczy. W języku greckim pierwsza kobieta użyłaby słowa kainos, ponieważ ten sam mąż został odnowiony. A druga kobieta użyłaby słowa neos, ponieważ poprzedni mąż został zastąpiony nowym. Kiedy grecki Nowy Testament opisuje nowe niebo i nową ziemię, używa słowa kainos. Ziemia nie zostanie odrzucona i zniszczona, ale odnowiona. Dawne rzeczy przeminą, a skutki grzechu zostaną usunięte. W tym mieście nie będzie już potrzebna świątynia, ponieważ obecność Jezusa będzie z nami na ziemi na zawsze. Księga Apokalipsy, rozdział 21. Jezus zamierza pozostać i rządzić tym odnowionym światem, który należy do Niego. Mit 5. Jezus został wyniesiony do nieba, więc my też będziemy. Punktem kulminacyjnym każdej z Ewangelii jest zmartwychwstanie Jezusa. Jezus nie został jednak wskrzeszony do nieba, ale na ziemię, gdzie przebywał przez 40 dni. Ważne jest, aby nie mylić zmartwychwstania i wniebowstąpienia. To właśnie zmartwychwstanie, a nie wniebowstąpienie, jest pierwszym owocem nadziei chrześcijanina. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 20 wers. Jezus został wskrzeszony na ziemię i wstąpił do nieba. Zmartwychwstanie jest fizyczne i nie należy go mylić z nieśmiertelnością. Kiedy Paweł przemawiał do greckiej publiczności w Atenach, wielu wyśmiewało się z niego z powodu jego nauczania o zmartwychwstaniu. Zobacz Dzieje Apostolskie, rozdział 17, od wersetu 16. Nie chodzi o to, że Grecy nie wierzyli w życie po śmierci. Wielu z nich wierzyło. Nie mieli jednak kategorii zmartwychwstania ciała fizycznego. Zmartwychwstanie Jezusa było ziemskie i fizyczne. Autorzy Ewangelii podkreślają zmysł dotyku, wzroku i smaku. Tomasz rozpoznaje rany na rękach i boku Jezusa. Ciało, które zostało pogrzebane, zostało chwalebnie podniesione. Kości Jezusa nie zostaną nigdy znalezione przez żadnych archeologów. Chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa musi być głoszone każdemu pokoleniu, nie tylko naszemu. Ważne, abyśmy nie zastąpili nigdy tego centralnego punktu wiary rozumieniem nieśmiertelności pozbawionym zmartwychwstanie w ciele. Ziemia jest naszym domem. Zostaniemy wskrzeszeni, tak jak został wskrzeszony Chrystus. I chociaż nie znamy wszystkich szczegółów, jak to będzie wyglądać, wiemy, że będziemy do Niego podobni. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset.